Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry. Siemanko, z tej strony Matthew i witam was w moim kolejnym filmiku. No i słuchajcie, tak jak widzicie w tytule, wpadłem na chyba dosyć prosty pomysł zagrania Wingmana, ale solo, tak? Czyli mój teammate, który ze mną zaczyna po prostu ten meczyk, po prostu po rozgrzewce wychodzi. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że to z jednej strony może być trudne, a z drugiej strony to chyba zależy od przeciwnika, więc tutaj chyba nie ma tutaj o czym zbyt dużo spekulować. Widzimy się na meczyku. Myślisz, że dam radę, czy nie? Dasz radę. Dobrze, ej, to teraz wyłaź. To nara, dzięki. No i tak się właśnie o to zaczęło. Nie wiem, czy to się nagrywa. Mamy bota Cecyla. Wycofać się. Kurde, raszują, żeby bot nie umarł. No, o kurde, no to bocie nie gin. Dobra, mamy to. Dobra, widzieliśmy też drugiego. Tak jest, udało się. Nie wiem, jaki tu będzie poziom, bo ja tu miałem chyba tam jakiegoś Suprema albo coś na tym Wingmanie. Zobaczę, czy się nagrywa, kurde, bo nie jestem pewien. Musimy dawać botowi stay back, chyba tak. Co chciałem powiedzieć? Miałem jakiegoś Suprema, więc nie wiem, jaki to będzie poziom, bo to mogą być takie boby. Zraszujemy sobie. Bot mi zaflaszował. Dobra, gość będzie gdzieś w upsach. No na razie to nie jest trudne. Zobaczcie, czy się to nagrywa. Tak, nagrywa się. Nie byłem pewien, naprawdę. No dobra, to jedziemy dalej, bo tam się normalnie współpracuje. Nie wiem, czy wy to widzicie. Współpracuje ze mną lepiej. Celownik Santaresa mam. Super sprawa. On chyba z upsów wyjdzie na górze. Nie chciałbym, żeby bot umarł. Celownik Santaresa, super sprawa do sprayowania. Naprawdę epicko mi się z niego strzela w ostatnim czasie, więc... Ale bot robi movement, czy noise robi. O nie, mam 1 HP. Może spłonie. Tak jest. 3-0. To nie będzie chyba, kurde, aż tak ciężkie. No to nie wiem. Ja chyba będę musiał zaszować, jak bot przeżyje długo to... On nie słucha. O, Roger! Wszyscy na łoku, a bot takie rzeczy tu odwala. Nie wiem, czy to on... No, apsy albo Biblia, nie? Dobrze, że się za filarem skryłem. Akurat miałem farta z timingiem. Ciekawe, co sobie myślę. Tak jak mówię, no nie wiem, jak to będą rangi, ale przypuszczam, że to nie jest jakiś super poziom. Idziemy teraz rushować sobie po prostu shorta. Albo fejkowo. Ale widzieliście ten timing, kurde bele. Dostał heada za 75 i w tym samym momencie gość mi wszedł na balkon. Ale Anuku. No dobrze. Nie wiem, jak temu botowi naprawdę rozkazać, żeby się mnie słuchał. Na tym Inferno jest głupio, bo naprawdę nie ma tutaj covera. Musiał w piachu po prostu kryć. Z piachu akurat będę na pewno pokrył, więc tak zrobię po prostu, nie? Po prostu się tutaj schowam i będę liczył na to, że... No nie wierzę. Las na longu. Botowi mówię, żeby stay back, a on se rushuje i zabija. No cóż. Tak też można. Tylko żeby goś na cmentarz nie wszedł. O kurde, on taki clueless coś tam prefiruje. Uuu, ale sprawdził, dostałem heada przez... To może nie są aż tacy słabi, skoro tak sprawdza pozycję pod takim off-anglem, wiecie? Wiadomo, że ja wtedy jestem bliżej ściany, więc wtedy widać też mnie bardziej niż ja widzę. Wiecie, o co chodzi, nie? Perspektywa. Nie, no, z taką bronią to nie chcę, może lepiej zginie. O, info da. Mógłbym mu zafleszować, ale... Oni będą splitować pewnie. Nie miałem szans, kurde. 98 w 5. No ale dobra, jest 5-3, wygrywamy. Myślę, że w Tero będzie mi łatwiej chyba, bo botowi, jeśli dam stay back, no muszę pistol wygrać. Pistol powinna być peska dla mnie, no bo co to takiego jest, nie? Myślę, że tutaj... dziwnie się czuję, bo gram jakby taki matchmaking, ale z nikim ani info nie daje, ani nic. Jest to na pewno nietypowe. Muszę sam patrzeć wszystkie pozycje.
O, bot zbaitował, świetnie. O, bot mi dobył nawet. No, jedne HP to... Nawet bot by sobie poradził. Teraz pewnie... O, widziałem go na krzyżu. Dobra, bocie, mógłbyś coś... Patrzcie teraz, ruszać się. Let's go! No, jeden strzał w ciało. Dobra, to zmienimy sobie pozycję. To jest celownik, który na dalekiej odległości do strzelania w głowie nie jest najlepszy, ale do sprayowania naprawdę, uwierzcie mi, coś pięknego. Chciałem wyskoczyć tutaj, żeby mi nie trafił hada, wiecie, przeskoczyć tak taktycznie, skryć się i potem go dojechać. No ale nie spodziewał się mnie w tym miejscu tak szybko. Jak mówi klasyk, jest 6-3, zostały mi dwie rundki. I myślę, że kurde, kolejny meczek będzie można zagrać też w taki sposób. Nie wiem, jak to zrobimy. W konekcie jeden. Trzymaj się na mapę. Błąd dał radę. Nie wiesz, co to jest za poziom. I co? Ktoś będzie w konekcie albo coś? Bot sprawdza Biblię. Super. Dobra, imo to gość w ogóle będzie nam na plecy, jeśli tutaj szedł. Dziwnie, że tego Wima nagra tak solo. A, bo tam Cesar odwala naprawdę świetną robotę. Naprawdę, on w sajcie powinien być kampy, bo to takie nietypowe miejsce jest, wiecie? Mi się wydaje, że on zrobi coś właśnie takiego... O, nie wiedziałem skąd dostałem. Wydaje mi się, że z upsów chyba. Chyba z upsów. O, no, ładny headzik wpadł. I jest 8. I jeszcze jedną rundkę nam potrzeba. Dobra, mamy info o dwóch. No i drugi był tam, nie? Tak jest. Szczerze mówiąc, nie udaję, że jestem jakiś super podniecony. Widzicie, mój kolega Split już dostał bana, ale my żeśmy wygrali. Było śmieszne. Dostałem orła. Czyli przypuszczam, że tutaj miałem do czynienia też z jakimiś orłami. No przynajmniej tak by nakazywała logika. Orzeł i orzeł w laurach. Dobra, to nara. Dobra, numer konta ci potem wyślę. No i właśnie... Tak, oto zaczyna się drugi meczyk. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Natomiast czekałem parę czasu, że tak powiem, bo lobby nie działały. Dlatego teraz już muszę mówić półgłosem. No i zobaczymy, co się stanie z naszym botem, bo one lubią rushować, a tego nie lubimy. Niech będzie naszym zwiadowcą, trudno. No tym razem... I teraz tak, zagramy sobie tutaj eko. Kurde, zarąbałbym go, co? Patrzcie na to. Nie, wiesz. No co, jeden kill można, nie? Jest, żeby AWP potem pokupowali i będzie lipa. What is this flash, bro? Nie wiem. Dobra. Nie wiem, co teraz oznacza, że drugi przeciwnik... Dobra, mam nadzieję, że nie wyjedzie. No to się skończyła moja nadzieja. Niestety zostałem pokonany przez Brain Dead Pika. Full w biegu YOLO, takie głupie, no ale trudno. Wiedziałem, że to się stanie. No ale cóż, gdybym miał head armor teraz, gdybym miał head armor, mogłem o tym pomyśleć. Bez head armorem gość by nie ma szans. Bot fajnie by było, gdyby został faktycznie w tym momencie z tyłu. No ciężko taki cięty zrobić, nie mamy granatów, nie mamy niczego, nie? Ojejku. Dobra, nikt nas nie puszuje. I low HP nie jest na skrzynkach. Tu jest full HP. Dobra. Mamy to. Jest, udało się. Dobra, jest ważna runda. Tu, ja nie zauważyłem w ogóle, że bot nie ma Kevlara. Ajaj, trzeba będzie sobie radzić z Kalilem albo z jakimś PM-em. No nie wiem, zagramy sobie z Kalilem.
Bocie, ty chyba masz Kevlar, co? Nie patrz się na mnie jak debil. Trudno, entry, olo robimy. Tupnęliśmy. O, ale się kampili. Wiecie, jaka fajna opcja by była, gdybym mógł na przykład botowi wskazać go tam i wtedy by na przykład mógłby mi kustnąć gdzieś tam, nie? I byśmy się mogli zboostować albo coś takiego. To by było naprawdę epic. A my sobie pójdziemy na entry, mam nadzieję, że bot w tym momencie nie zdąży umrzeć. Ja po headzie. Dobra, idę zdobyć info. Aleśmy timing sobie wybrali. O nie, jeszcze bot niech umrze. To było epicko. Nie plantuj, bocie. Nie miałem szans. Widzieliście to, wjechali mi z umpami. Na jole jeszcze byłem obity bardzo. Dzięki, bocie, za baita. Przynajmniej możemy headika dać. Dobra, bocie, teraz idź zbaituj. Heaven. No trudno, myślę, że w tym CT nam może pójść lepiej. Chyba tutaj wszystko zależy od pistolki, nie? Bo potem jak nie będziemy mieć broni w kolejnym, to już będzie 7. No a jak będzie 7, no to jest GG. No bocie, no nie raszuj tak. No dobra, GG. Ja po headzie. No niezbyt rewelacyjna sytuacja. A gdzie drugi kolega? Zagramy agresję, tylko bot nie może zraszować. No 5-7, niestety 5-7 się. O, ale jaki to był farciarski, jeszcze granat mi rzucił, co to za gracze są? Widzicie, oni tylko z umpami biegają i z PM-ami. No dobra, jakoś to ukrałem, ale headika dałem fajnego temu pierwszemu gościowi. No i zaraz, P90 musimy kupić, kurde. To nie jest dobra broń. No dobra, kupujemy P90 i zraszujemy znowu, jolo. Trudno. Dobra. Teraz kawalera na szczęście, to nie było ciężkie. O, jednego typa widziałem. Dobra, szybko bota bierz. Tak jest, udało się. Uff. Te P90 mnie zawiodło totalnie, ta broń jest beznadziejna. Słup na wyjście. Widzicie znowu. Dobra, challenge podejmujemy. Oj, znowu na czerwonym zostaliśmy, ale udało się. No i znowu z PM-ami. Dobra, 7-6. Jest szansa to wygrać. Podoba mi się ten Wingman taki solo, bo wiecie, jest bardzo dużo akcji. I nie ma jakiejś tutaj specjalnej czajówy, nie? Mam no. Znowu wbiegł. O, short. Flash, znaczy pik z flashem. Szybko. O, udało się. Chyba na respa nie wrócił, co? No chyba nie. Musi być na sajcie. Dobra, mamy to. Fake plan pewnie. No dobra, zautojowaliśmy go. Dobra, bocie, stay back. Stay back. Drop back jak to w FIFA. Teraz spalimy im tu. Na heady. Na smoka. Teraz się poniósł. No nie, bocie, nie rób tego. No nie wierzę, on chyba AFK stał. Nie, musi być za smokiem tam. Ja nie wierzę, co się stało. Ale head! No dobra, bo teraz potupał. Gdzie jestem w ogóle? No i... Nie wierzę w tego heada, nie? Tak se wyszedł i takiego mi headro.
Uff, tak jest. Oni nie byli źli, bo widzicie jak go szybko zareagował. On się patrzył shorta, to nie były jakieś silvery. Bad game cheater. Napiszę im youtube.com/Mefiu23, żeby tam nie marudzili. Natomiast myślę, że meczyki były fajne. Ranka tutaj była, to jest Supreme czy DMG? To jest DMG. Także to by było tyle. Mi się ten challenge grało fajnie. Troszkę krótko to trwało, bo te mecze wingmanowe są krótkie. Ale i tak były dosyć upakowane akcją, więc dziękuję za oglądanie, zostawcie subskrypcję. W ogóle YouTube zrobił jakieś czystki, wszyscy potracili suby na YouTube, przynajmniej no, wszyscy, których sprawdzałem, potracili, ja też potraciłem. Uzupełnijcie to i zostawcie suba, a ja lecę, do zobaczenia w kolejnych filmikach, na razie.